W poniedziałek 2 czerwca, jak co roku w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, odbył się Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Już po raz czwarty organizujemy Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Jest to bardzo ważna inicjatywa i przedsięwzięcie. Tym niemniej jesteśmy bardzo dumni z naszego społeczeństwa, że już przez te 3 kolejne lata, dziś, teraz czwarty, zarejestrowało się do naszej bazy prawie 1000 osób. Oczywiście to jeszcze jest cały czas mało i dlatego czynimy starania cyklicznie każdego roku przy okazji Dnia Dziecka organizujemy ten dzień. Już coraz więcej społeczności wie o tym dniu, wie, że można przyjść tutaj się zarejestrować, dopytują się. My również ze swojej strony jako szkoła i Starostwo Powiatowe, które też jest współorganizatorem, wychodzimy z inicjatywami i jesteśmy w szkołach na takich prelekcjach, jesteśmy w zakładach pracy, jesteśmy w tych instytucjach, gdzie chcą trochę posłuchać na ten temat właśnie i poszerzyć swoją wiedzę. Dzisiejsza akcja polega na tym, że rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Zarejestrować się może każda osoba, która jest ogólnie zdrowa, ukończyła 18 lat, nie przekracza 55 roku życia, waży minimum 50 kg, nie ma zbyt dużej nadwagi, no i ma otwarte serce na to, żeby pomagać innym, ponieważ decyzja, którą dzisiaj podejmiemy o rejestracji, jest do 60 roku życia. Do 60 roku życia jesteśmy w bazie. I do tego czasu może zadzwonić telefon, że jesteśmy gdzieś zgodni z pacjentem, więc świadoma decyzja, otwarte serce i chęć pomocy innym. Sama rejestracja jest bardzo prosta, jest to wypełnienie formularza rejestracyjnego, przejście wstępnego wywiadu medycznego i pobranie próbki krwi, a samo pobranie szpiku czy komórek macierzystych nie jest tak straszne, jak mówią mity o tym, że jest to wielka igła w kręgosłup, paraliż. Pobranie szpiku jest w tej chwili metodą, która jest stosowana rzadziej w 20% wszystkich przypadków pobrań do przeszczepienia i jest to talerz kości biodrowej, tam dwóch lekarzy pod pełną narkozą wkuwa się, pobiera około 5% szpiku z całego organizmu i on się regeneruje w ciągu do 2 tygodni. Nie czujemy żadnych skutków ubocznych poza tym miejscem nakucia, jakiś dyskomfort ewentualny. Można normalnie funkcjonować. A pobranie komórek macierzystych jest to metoda w dzisiejszych czasach stosowana dużo, dużo częściej. 80% wszystkich pobrań do przeszczepienia. Siedzimy sobie w pozycji półleżącej, mamy 2 wkucia. Jednym jest pobierana krew do takiej specjalnej maszyny, która wytrąca komórki macierzyste. Drugim wkuciem ta krew wraca. Cały zabieg trwa 3-4 godziny. My tylko przez 4 dni wcześniej mobilizujemy te komórki macierzyste do tego, żeby się przedostały ze szpiku do krwioobiegu. Ważnym gościem spotkania był Tomasz Paradysz, który z przejęciem opowiadał o swojej historii bycia dawcą. To było w 2011 roku. Moja siostra poinformowała mnie o tym, że jest taka akcja organizowana i bez zastanowienia poszedłem się zapisać. Powiem szczerze, że to miało miejsce w tym roku na Sylwestra, tak więc to był dobry prezent noworoczny. Natomiast czy było moje zaskoczenie duże? Oczywiście, ponieważ cieszyłem się z tego względu, że powiem szczerze, że zapisując się nie miałem świadomości tego, że kiedykolwiek znajdę jakiegoś bliźniaka genetycznego, a to się stało w tak krótkim czasie, tak więc zaskoczenie i radość była niesamowita. Cała procedura polega na tym, że odbywa się kilka etapów i to polega na tym, że tam są przeprowadzone różne badania, bo dla samej fundacji bardzo istotne jest też dbanie o zdrowie biorcy, ponieważ on tutaj też w jakiś sposób ryzykuje. Natomiast powiem szczerze, że to przebiegło bardzo szybko, bardzo sprawnie i summa summarum udało mi się dojść do tego etapu, w którym jedna rzecz, która była ode mnie wymagana, taka, żebym brał preparat, który namnażał mnie komórki macierzyste i już w momencie, kiedy przed dzień oddania, to oddałem bez najmniejszego problemu i jak mówię, przy małych kosztach udało mi się uratować komuś życie. Z początku nie przypuszczałem, że taka euforia we mnie wstąpi w momencie, kiedy ja przeczytałem zdanie, że tutaj zacytuję, niezmiernie mi jest miło pana poinformować, że dawca, który dostał od pana komórki macierzyste, żyje. I powiem szczerze, że nikt nie zrozumie tak naprawdę w momencie, kiedy nie odda tej euforii, jaka w momencie człowieka wstępuje. Jak mówię, to jest warte wszystkiego. Jeżeli miałbym to zrobić jeszcze raz, zrobiłbym to bez najmniejszego zastanowienia. Podczas Dnia Dawcy można było wysłuchać wykładu na temat prowadzonej akcji. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny dla uczniów z powiatu dzierżoniowskiego. Każdy zainteresowany mógł również oddać krew.